Ach, taki zwykły dzień, kurczę. O, dobrze pamiętam jeszcze przycisk. Idziemy po pierwszy towar. Nie, tu. To. Sam muszę się teraz nauczyć, jak to się obsługiwało. Dobra. A, już jestem. Dobra, to teraz o jedno do góry. O, ja? O. Dawaj mnie ten towar. Działa. A fajnie. Ja jeszcze to. Działa. Widzieliście, to działa. Towar przeniosłem stamtąd tu. No. No i to jest suwnica. Nic chyba nie zmieniałem w niej, tylko zapisywałem. Chyba ją zapisałem. Zapisałem ją czy nie? Mogłem najpierw sprawdzić, czy zapisałem. Nie wiem, co tam się dzieje z tą suwnicą, ale dobra. Tak, zapisałem. Nie wiem, po co to robiłem. No, to jeszcze raz pokażę, jak to się robi. Proszę, jak się montuje. Jak się jeszcze raz pokazuje. Montuje suwnicę u mnie. Ależem zrób. Jak głupio. O, dobra. O, jak to nie? Teraz można? Można. Działa, bardzo jestem zadowolony. No i dzisiaj kończę budynek, bo taki tak by głupio było, wypadałoby kończyć budowę tego czego tego co? Nienawidzę tych schodów. Tego budynku na takim stanie jak teraz ten wygląda. Dlatego będę teraz dalej budował budynek jej. Nie wiem, czy powinienem to robić na odcinku, ale mi się. No, life jest bardzo ciężką sprawą. Gdzie to jest? Gdzie są te części? O, są. To ja bym poprosił schodki, żebym mógł łatwo wejść. Nie wiem, po co właśnie wybrałem schodki, jeśli mogę coś innego wybrać. Dobra. Jaką wysokość to musi mieć? Idę do suwnicy i cegłę wybieram. Dobra. Cegła. Pomaluję to na jakiś inny kolor. Tutaj w to miejsce mam montować suwnicę. Żebym widział. Dobra, gdzie. O, tu jest. Ile to ma wysokości? To ma dotąd wysokość. Czyli takie coś starczy. No. Będę budował na taką wysokość. Bardzo interesujące, co? Jak buduję ścianę. Oj. Jaką to ma mieć wysokość w ogóle? Nie! O! Nie to. Dzisiaj będę montował szyby. O. Montował szyby w budynku, bo taki brzydki jest ten budynek. Teraz taki bezokienny, taki nieprzestrzenny. No, będę budował szyby. I co będę jeszcze budował? Dach będę budował. Bardzo interesujące rzeczy. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje. No to jest bardziej temat na live'a, dobra. Na serio. Tak, szczerze mówiąc. Czekajcie, bo jak zaraz ten wózek. Aha, teraz nie mogę tego pokazać. Znaczy, nie mogę teraz przestawić, bo jak ten pierwszy ruch musi być do przodu, bo jak widzę.
widać, jeszcze to nie jest wbite w to, w to. To, bo to jest idealnie na sobie ustawione, więc od razu po wklejeniu powinienem wcisnąć ten przycisk. Chociaż tak się zrąbało. O, a no właśnie, teraz tak mogę wchodzić, zapomniałem na słownicę. Znaczy na... Błędy gier. To ale nie moja wina, że zbudowałem taki wielki oporny mechanizm, potem się czepią, że to jest błąd gry. Wcale. Wcale tak nie jest. Takie pytanie, jeśli ktoś mnie ogląda, to takie pytanie, czy lepiej mnie słychać? Tylko takie małe pytanie. No, sami tak pewnie to sprawdzę. A jeśli będzie mi się chciało, no, to jest jedyny warunek, jaki muszę spełnić. Aha, dzięki. Mogę to teraz chyba zdemontować. Nie wiem, czy zrobić wejście na dach. Idealnie skończyłem, jej. A takie wielkie to jest bydle, teraz to wszystko takie, ja pierdziela. Dach zbuduję, nie wiem z czego, z betonu? Betonu, o, z betonu zbuduję. Dobry pomysł. Dach z betonu. A może najpierw wejście zbuduję. Wejście będzie tutaj. Wejście będzie od tej strony, tu się będzie tak wchodziło, tu drep, 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 drep. Będzie się wychodziło na zewnątrz. Chociaż bardziej od tej strony może. Tu się będzie wchodziło. Dobra, nieważne, najpierw zbuduję tutaj dach może. I... Rumun, współpracuj. Od drugiej strony jest lepsze wyjście. Łatwiej się wchodzi. A nie mówiłem. Tak. Nie, beton! Ja lubię ciebie beton, ale... Ale nie, nie, nie teraz. Gdzie jest cegła? Tu jest cegła. Ale tyle? Gdzieś? Tak? No, gdzieś tyle. Nie wiem, po co jest tamta ściana tutaj tu wyrąbana, ale dobra. Niech będzie. Nie chcę mi się usuwać. Pociąg! O, dobra, jest. I pytanie, bo muszę zbudować w tej hali jakiś pociąg oczywiście, no bo po to jest zbudowana ta hala. Więc pytanie, jakieś bardziej 600, co z tego, że tu ma 700, jeśli licząc, że jeden klocek to 10 cm, to ma 700 cm średnicy prześwitu, no to nie licząc tego, to jaki pociąg mam budować? Ja myślałem o jakimś takim szynobusie, w pewnym sensie wąskotorowym, na przykład Ryku MBX, MBXC, MBXC1, tak. 42. To był ryjek? Czy jakieś też MBX 1, tylko że 43, tam czy inne? 44 chyba był też. No, bo one miały w ogóle inny wygląd. Ryjek był jedyny taki, jeśli ktoś nie wiedział. Ale ja chyba ryjka zbuduję. No. Jeśli nikt nie odpowie, to zbuduję ryjka. Proszę, jakieś może być parowóz. Z betonu to zbuduję. Dobra, z betonu. No, jeśli ktoś ma inny pomysł, może być parowóz, spalinowóz, może być no cokolwiek. Bo i tak ryjka kiedyś zbuduję. No. Na odpowiedź czekam, nie wiem, na za dwa dni. Czyli jak ja to nagrywam 12. Czyli dzisiaj prześlę to, bo to jest akurat tak ciekawe, interesująco, bo nagrywam to na dzień, w którym mam przesłać. Bo często robię tak, że nagrywam dwa odcinki naraz, ale dzisiaj nagram sobie jeden i może live będzie. Może live będzie, kurde. Ciekawe, czy się uda. Coś tam zbudować. Dobra. Gdzie to ma być? Gdzie to tu mam to zbudować? No właśnie, kurde, ja nie pomyślałem. Ja mogę zbudować przecież jeszcze coś takiego, że tu będzie wejście. No, ja nie myślę, kurde.
Tutaj będzie wejście. O, jak idealnie, panie! Proszę państwa, czy państwo to widzą? Nie no. O. Ha! A pięknie to wyszło, kurde. No. Beautiful. Chociaż nie. Beton. Tutaj. I jaką to ma szerokość? Nie, jeszcze jedno, cholera, zepsułem. O, dobrze. Teraz? Nie, cholera. O, teraz. I teraz wejście na dach. Żebym mógł łatwo sobie zbudować, najpierw wejście buduję oczywiście. Bardzo prosty. Bardzo prosta rzecz. Ej, o kurde, błąd. Nie, błąd. Sądzę, że to jest chyba dobry pomysł. To ma 7? Ile to ma długości? Szeroko. Raz. Kurde. Nie umiem policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, idealnie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Idealnie. O. Nie było tematu. Nie chce mi się tego budować znowu, więc sobie przyspawowuję to. I może zacznę najpierw od tamtej. Nie! Chociaż mam już wejście łatwe. Łatwe, proste wejście i przyjemne wejście. Tam, taram, tam, nie jestem dobry w parkurze. Kurde, to tam dalej stoi. Myślałem, że już to usunąłem. Usunąłem. Sorry. Jaka to jest wysokość? To wystarczy, to powinno wystarczyć. Ej, no właśnie, teraz do wózka nie będę mógł wejść. Nie. O cholera. Dobrze, że najpierw to sprawdziłem. Jaka to jest potrzebna wysokość, żeby tu wejść. To zbuduję raz. Może tu, o. Taka wysokość. Jakie to jest genialne, po prostu. Mieszcz. Mistrz to budował, dziękuję. Nie ma za co. Hech. Tam, taram, tam, tam. Jaką to wysokość powinno mieć? Dobra, zaraz to usunę. Chyba tu. Dobra. To jeszcze to będzie trochę wyższe. Jakie to jest bydle, ja pierdzielę, jaka hala. Wielka, montażowa. No, takich rzeczy to wiecie, tylko tutaj można wyprodukować. A to jest tylko na wąski tor, to jest tylko na wąski tor, proszę państwa. A to dopiero co się będzie działo, jak ja pójdę na normalny 1430. Panie, to jest... To będzie takie wielkie, te budynki będą, to jest, no, to jest, to nie wiem jak można nazwać, to będzie wielkie, w skrócie wielkie, to będzie wielkości całej mapy, będzie sama hala wielkości całej mapy, a tor, po którym będzie można jechać, będzie długości, nie wiem, 2 metrów, czyli 20 klocków, bardzo, bardzo fajne. Dobra, dotąd? To muszę chyba trochę dalej pobudować. Tak chyba wyszło. Tam param. Dobra, nie spadnie. Pom param pom 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 pom. Nie. Kurde, myślałem, że tu jest jeszcze jakiś poślizg czy coś. Nie wiem po co tak chodzę dookoła. Pom pom param pararam.
Pom pom. Param pam, param param. Pararam. Dobra, bo jeszcze mnie o prawa autorskie poproszą, co? A ich nie mam, bo to nie jest moje. Ciekawe, kogo to jest. Muszę to sprawdzić. Wiem, że to jest Jamesa Bonda tylko, ale że... Ale kto to stworzył, to nie pamiętam. A nawet nie... SPACJA! Dobra. Nie wiem, ile razy spadnę, to... No... To tyle. Ile razy spadłem. Spałmszy. Tam, taram, tam, 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 taram, tam. Nie! Może stąd już dałem rady? Nie spadaj. Tu się jeszcze ślizga pod górę. Ej, to jest fajne. Patrzcie, do... Przez chwilę tak kliknę do góry. A na dół? To od razu jeszcze spada, tam się toczy. Ciekawa logika. To może najpierw jeszcze usunę. To też. Chociaż... Mam lepszy pomysł. Nie, źle. Wpadłem na genialny pomysł. Ho! Genialny. Nie wiem, jak na to wpadłem. Czyli jednak się opłaciło, że to spadło. Młotek. Młotek, siostro, basen. O, tutaj z tej strony chyba. Tam, tam, dobrze, dobrze z tej strony. Działa, działa. I teraz po raz pierwszy będzie miał dach. Budynek będzie miał dach. Pierdziele, ile ja mogę razy tutaj spaść. Tam param pam. Uwaga, czy spadnę, czy spadnę. Jakiegoś busta dostaję nagle. Za dużo się... Kurde, za dużo w przerwie pomiędzy odcinkami piję. Moja postać, oczywiście. Napojów energetycznych, oczywiście. O takie coś mi chodziło. Żeby nie było. Ja pierdolę, już kolejny raz bym prawie spadł. Pom. Nie, 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 nie. To mnie nie interesuje. I po raz ostatni widzi światło słoneczne moja suwnica. No, dobra, suwnica nie, ale może to, co jest w środku, tam... Ten karton raczej też... Chociaż karton... Na pociąg wsadzę, no właśnie, platformę, muszę wagony zbudować, no... No to albo wagony jakieś, czy mam zbudować, czy coś... No to jest pomysł, kurde... No... Mogłem to zostawić na serio, na live'a... Bo to jest takie denne i po prostu nie wiem, dlaczego to buduję na odcinku, bo takie rzeczy, takie monotonne, takie długie, takie nic nie wnoszące powinny być chyba na na live'ie, co ja gadam. Gdzie tu są jeszcze barierki? Nie, tu jesteśmy już u góry. O, to są barierki. Barierki po... Nie, kolor, ja to... Nie gadajcie, że to usunąłem. Silnik. Nie wiem, co tu miałem, ale chciałem na silnik to postawić. Co? Wygląda to do dupy. Dobra, może takie coś zbuduję. No, chyba będzie lepiej.
Nudne, denne i nieśmieszne. Takie są moje filmy. Już sam hejtuję swoje filmy. To już chyba świadczy o czymś chyba złym. Chyba. Nie wiem, nie znam się. A to wygląda do dupy, to po... Porno to wszystko takie dobre. Raz na rok tu wejdę i tak, ale... Teo w nigdzie, to mi się raczej nie przyda. To tego nie lubię. Z pawarka mi się raczej przy... A te ownik? Nie, to jest brzydkie. Sorry, że tak ciebie tak do ciebie mówię, ale... Ale to jest brzydkie. To też jest brzydkie, dobra, nieważne. Barierki, oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim. Trzeba zachować bezpieczeństwo. Tam nie jest potrzebne bezpieczeństwo, tam jest płasko. Trzeba zachować bezpieczeństwo, oczywiście to jest... Barierki są symbolem bezpieczeństwa. Nie wiem od kiedy, chyba bardziej kaska, ale dobra. No, i tyle. I... O! Nie! Jeszcze lepiej! No to może zakopię wreszcie. Tego to ja nie chcę. I te drzwi może zrobię wreszcie, pomaluję, kurde, ale ta hala jest ciemna. Chociaż nie, tam miałem wejście. Brum, brum, brum. Co ja chciałem? Boże, dlaczego nie mogłem tu od razu wejść? Nie to! To. O. A to jest brzydkie. Nie. To ja muszę tutaj zbudować. Nie. Nie no, super zachowanie bezpieczeństwa. Na. Idealne po prostu. Dobra, może ty. A ile w ogóle trwa odcinek? 23 minuty budowania budynku. Co to robi? A, bo tu sprawdzałem mechanizm ten do dźwigu. Do żurawia. I mi tłoki wyjechały poza budynek i tak wyszło. A się pobawię jeszcze żurawiem. A, nie w tą stronę. Nie, to kurde, przyciski. Bo mam WS. WS jest prawo, lewo, W, S. Jeden do przodu wózkiem, dwa do tyłu wózkiem. Trzy na dół. Na dół. Cztery do góry. Hakiem. Jest już chyba na maksa na dole. O. Do góry. Działa! Jak widzieliście, ten mechanizm jest cholernie prosty. Tylko budowa trochę zajmuje czasu. Ale działa. Boże, jeszcze tamto muszę kolory poprawić. O Boże, coś tam się stało z tym. I lepiej nie podjeżdżać blisko lokomotywy. O, i zaczęło się. Zaczęło nie podjeżdżać blisko lokomotywy. No i już odjeżdżam, jest lepiej. No. Ty zły.
Ty zła lokomotywo. Dobrze, że to karton nie ma tych mechanizmów. No. Ten żuraw nie był zbudowany po to, żeby wyglądał i po prostu był w tej hali, żeby ładnie wyglądał. No dobra, to, no dobra, to też trochę, ale też po to, żeby można było silniki, bo silnik jest ciężką rzeczą, o ile wiadomo. Człowiek samodzielnie silnika nie podniesie. No może w tej grze i w Minecrafcie. I no ogólnie w grach to można. O, to, o to, tego też nie można za bardzo robić. O, teraz na dół, na maksa. Kurde, myślałem, że ta widoczność tu jest lepsza trochę. Dobra. Jeszcze muszę zaznaczyć tym, gdzie ma zasięg. Co się stało z wózkiem? Coś krzywo stoi. Dobra, nieważne. To sprawia największy problem. Tego jest trochę za dużo też. Karton przeniosłem. Nie wiem, co się z tym dzieje na serio. To jest największa rzecz. To się wcina w siebie. No i może pojadę lokomotywą na dłuższą trasę. Dobra, otwieram wrota. Pokażę, jak się moim jednorożcem pojadę. Na razie ten pociąg się nazywa jednorożec. Dobra, ósemka. Dopchnięcie. Prędkościomierz jest niepotrzebny, bo cały czas wskazuje to samo. Światła. Uwaga, zacięcie. Dobra, jeszcze silnik. Nie, wyłączyłem. I silnikiem jadę teraz. I manewry Rumunem. Proszę. Boże, jakie to jest toporne. Jeszcze szyby miałem zrobić. Dobra, szyby będę już budował. Spróbuj na live'ie lub samemu. Jeśli nie będzie mi się chciało live'a robić. To jest bardzo możliwe. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Wysiadam z Rumuna, wiadomo. Przestawię. O! I to jest bardzo częsty błąd na mojej zwrotnicy. Dlatego trzymam zawsze tutaj taki tor. 10 na 2. Proszę, dlaczego trzymam 10 na 2? Bo jak czasami przestawiam zwrotnicę, to się przykleja do tego. Więc rozmontowuję to, buduję od nowa to i tyle. Serio, z informacji, dlaczego zawsze noszę ten klocek. Teraz 0, do tyłu. Na serio, ten prędkościomierz, jak widać, wskazuje po prostu dwie strzałki. Albo jedzie, albo że stoi. Tu teraz wskazuje, że stoi, jak jest na jednym, to że jedzie. To jest... Tyle by w ogóle wystarczyło w całym prędkościomierzu, dwie strzałki. Szybkościomierzu, co ja gadam? Szybkościomierz pokazuje nam prędkość daną, a prędkościomierz, o ile pamiętam, zapisuje ją jeszcze. Dobre, co tu się dzieje? Ja mam ósemkę? Mam ósemkę, co się stanęło? Dobra, teraz wyłączam światła, podjeżdżam trochę kapkę dalej. I wychodzę. I manewry Rumunem, proszę. Pierwsze manewry Rumunem. No jak widać, po tym, jakiego koloru jest ten klocek, można poznać, czy się kiedyś to zepsuło. No jak widać, te dwie zwrotnice już się kiedyś zepsuły. Ta zwrotnica się jeszcze nigdy, o dziwo, nie zepsuła. To jest dziwne. Aha, jeszcze jest inny sposób. O, teraz się pobawię zwrotnicą, żeby się zacięło. Teraz się nie zatnie, ham. Jeden. Zapomniałem o nim. Że wystarczy pomalować. Kiedyś... to jest chyba też... To jest o wiele prostsze, że wystarczy pomalować ten klocek, do którego się przyczepiło i... jeszcze odmalować przy... Nie, ten odmalować przy... przymalować, przemalować i zamalować i będzie... Będzie gites. Ale jeśli w ogóle nie działa, no to w takim działającym w 100% sposobem jest usunięcie tego bloku i postawienie
dziesiątki, 2 na 10. No. O, 30 minut, kurde, no to szybko, jak widać, nie skończyłem, no bym nie zdążył, no więc tyle. Tak, i no właśnie, zdjęcie jeszcze muszę zrobić. Zdjęcie, co ja poradzę bez zdjęcia, no proszę państwa. Zdjęcie jeszcze muszę postawić tego wybitnego dzieła czegoś, jakiegoś. Teraz stąd, o, jak wygląda hala do Słownicy. O, zdjęcie i dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania.